zgłosiłem, że przyjmuję właśnie pana burmistrza do działania w tym kierunku. W związku ze złożonym do biura rady pismem firmy Krokus SPZO, będącej właścicielem zabudowanej działki, tutaj numeru nie będę mówił, POKA Intermarché domagają się zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, tak aby możliwe było korzystanie z niej w taki sposób, jak przed uchwaleniem planu. Zwracam się z zapytaniem. Kiedy zostały rozpoczęte działania oraz objęta uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu przestrzennego rejon ulicy Podhalańskiej Rynek? Kiedy zostały wydane warunki zabudowy przez gminę na cele realizacji budynku usługowo-handlowego, parkingu oraz infrastruktury znoszącej na przedmiotowej nieruchomości? Czy była zastrzeżona decyzja o warunkach zabudowy? Proszę o przedstawienie chronologii postępowań administracyjnych, ewentualnie sądowych, w toku odwołań i jak się one kończyły. Tutaj wstępnie mieliśmy na komisji tam mówione, ale chciałbym to właśnie na chwilę, żeby wszyscy radni byli zapoznani, bo część ma wiedzę, część tej wiedzy jeszcze nie posiada. Chciałbym, żeby to było, żeby wszyscy byli świadomi tego. Kiedy było wydane i przez kogo pozwolenie na budowę w wyżej wymienionej inwestycji? Czy decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę była zaskarżana? Proszę o przedstawienie chronologii postępowań administracyjnych, sądowych w toku odwołań, czyli jak się one kończyły. Jakie były zapisy dla wyżej wymienionego terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Rabka-Zdrój? Czy przedstawiciele firmy prowadzili wcześniej korespondencję z gminą w związku z roszczeniami poruszonymi w piśmie z dnia 1 kwietnia 2020 roku? I czy pan burmistrz zna charakter i wysokość roszczeń, o jakie występuje firma?